Wielki wyścig Obanu wyłonił mojego następcę. Nowego awatara, który będzie rządził przez następne 10 tysięcy lat. Ale Molly wolała ratować swojego przyjaciela Aikę niż przyjąć koronę. Postąpiła szlachetnie, ale nie zdawała sobie sprawy z konsekwencji. Koniec mojego panowania złamał zaklęcie powstrzymujące strasznego Canaletto. Tylko awatar może go powstrzymać. Nikt inny, nawet ja. Oban, Star Racers. Dziwny sojusz. Trzymaj się, Molly! Świątynia nadal stoi. Polećmy tam! Wszystko przepadło. Świątynie, drzewa, zwierzęta. Ale my zostaliśmy. Będzie dobrze. Wszyscy zginęli. Satis, pozostali piloci. I nawet... Nawet Aika. Proszę, przestań. To nie twoja wina. Właśnie, że moja. Wyłącznie moja wina. Zupełnie zawiodłam. Starałaś się. Nikt nie włożył tyle serca w ten wyścig, co ty. Możesz mi pomóc? Źle to wygląda. Inicjuję bezpieczne połączenie. Połączenie nawiązane. Panie prezydencie, cieszę się, że pana zastałem. Mam ważne informacje. Panie prezydencie, słyszy mnie pan? Tuton Way! Armada Krogów przegrupowała się. Zarządzam natychmiastowy odwrót. Powtarzam, natychmiastowy odwrót! Panie prezydencie, co się dzieje? Ziemski obrońca 1 do dowództwa. Lądownik Krogów jest na Wenus. Czekam na instrukcję. Ziemski obrońca 3! Jest ich tu więcej! 3! Nie, 8! Zaraz, 11! Lecą ze wszystkich stron! To... cała armada! Gdzie nasza flota? Potrzebujemy pomocy! Panie prezydencie!
Nie miałem wyboru. Tym potworom nie można ufać. Szefie, nawiązał pan kontakt? Nie, ja... Niestety, to pewnie przez burzę. Co? Tak, to on! Molly, o czym ty mówisz? To tylko wiatr. Molly, wracaj tu! To Gdar! Ale gdzie jest... Będzie zdrowy, ale potrzebuje odpoczynku. Biedny dzieciak. Jest strasznie odwodniony. Miał dużo szczęścia. Teraz odpoczywać. Nie ma czasu na odpoczynek. Musimy działać, bo inaczej Canaletto przejmie moc awatara. Nie rozumiem, o czym mówisz. Kiedy Gdar uratował mnie przed upadkiem, poleciałem do latającej świątyni. Ale coś było nie tak. Początkowo myślałem, że Kros wygrał ostatni wyścig. Sadis! Prawda była dużo gorsza. Ruszaj się spokojnie. Wszystko będzie dobrze. Nie martw się o mnie. Mój czas minął bezpowrotnie. Teraz kolej na ciebie. Musisz ocalić Oban. Co mogę zrobić? Musiałem zniszczyć piramidę mocy z latającej świątyni. Nie mogłem pozwolić, by Canaletto ukradł potęgę awatara. Canaletto? Ale w świątyni serca jest taka sama piramida. Musisz zabrać tam Molly. Uczyń ją awatarem. Och, Sadis. Zostało już niewiele czasu. Canaletto wie o piramidzie. Jest w drodze do świątyni. Jeśli przejmie moce awatara, już nikt nie będzie w stanie go powstrzymać. Nikt. Cały wszechświat zostanie zniszczony. Molly to nasza ostatnia szansa. Ruszaj! Sadis! Właśnie dlatego po ciebie przybyłem, Molly. Ja nie jestem pewna, czy podołam. Jestem za młoda, za mało doświadczona. Już raz was zawiodłam.
To nie ty zniszczyłaś latającą świątynię. Canaletto użył swoich złych mocy. Tylko ty możesz powstrzymać tego potwora. Kimkolwiek jest. Molly, ty jesteś nowym awatarem. Oddaję mój łuk i mój miecz do twojej dyspozycji. Zgadzam się. Przyjmę koronę. Działa? Dopalacze zupełnie wysiadły. Ale Whizzing Arrow może lecieć. Gotów? Jasne, szefowo. Nauczmy tego magika kilku nowych sztuczek. Możemy ruszać. Ewo, zaczekaj. Ewo? Tak, tato? O co chodzi? Jak to, tato? Ja kocham cię. Opiekujcie się moją córką. Ktoś tu sobie żarty stroi. Molly, musimy iść. Nie martw się, tato. Wrócę do ciebie. Znajdę sposób. Nazywać? Ewa? Molly? Wasza wysokość? Mów jak chcesz. Dobra, Molly, ale będziesz musiała się gęsto tłumaczyć, jak wrócimy. Nie mogę się doczekać. Mamy towarzystwo. Czego od nas chcesz? Jeden fałszywy ruch i będzie po tobie, stary. Chyba jesteśmy pierwsi. No, spisałeś się, a teraz grzecznie czekaj. Dostaniesz smakołyk. To jest świątynia serca!
Musimy stąd odlecieć! Canaletto pewnie dobrze ci zapłacił, zdrajco! Nie! Kainu Ramatera Ubarar! Może nie jestem księciem, ale mnie też na tobie zależy. Środka. Ten o.
jednak taki zły. To może oznaczać tylko jedno. On już tu jest i czeka na nas. Canaletto jest tutaj. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Jetix Studio Europol. Reżyseria Ewa Kania. Dialogi Wojciech Szymański. Dźwięk i montaż Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Marzena Omen-Wiśniewska. Udział wzięli Katarzyna Łaska, Leszek Zduń, Marek Włodarczyk, Karol Wróblewski, Aleksander Mikołajczak, Mieczysław Morański, Wojciech Solarz, Andrzej Hudy i inni.